Kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiejszy vlogmas to pakowanie i pakowanie i pakowanie jeszcze raz, bo jedziemy jutro tak naprawdę, lecimy do Chicago, ja lecę na 4 dni, żeby później jeszcze lecieć dalej, bo mam kilka spraw do załatwienia, a ja wracam zajmować się moimi sprawami po prostu. Odwiązujemy to, co mam na głowie. Po sobie stwierdziłam wczoraj, że chcę sobie zrobić loki na noc, tak naprawdę nie wiem po co zrobiłam to wczoraj. Ja jakieś dziwne dni wybieram do tego. Tak naprawdę dzisiaj siedzę w domu i się pakuję, więc na co mi te loki? Ale rozplączmy to, zobaczmy co z tego wyszło. Muszę się pakować, muszę też zająć się montażem podcastu, takiego wstępnego montażu, zanim oddamy na montażyście. Także nie mam jakoś dużo czasu ogólnie, a muszę właśnie załatwić ten podcast. To jest bardzo, bardzo ważne, więc chyba zabiorę się za to od razu, żeby mieć to już z głowy i żeby to już się montowało, żebym mogła wrócić na czas. Nie no, te loki. Niesamowite. Nie będę chyba tego rozczesywała jakoś tak bardzo, bo to samo też upadnie w ciągu dnia, więc zostaniemy sobie dzisiaj z takimi lukami. I muszę zrobić listę, co pakuję, co jest mi potrzebne. Dobrze, że lecę tylko na 4 dni, więc nie potrzebuję tak wielu rzeczy. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten wyjazd, to będzie tam bardzo zimno, bo 2 stopnie jakoś przewidywane w ciągu dnia. Wieczorem pewnie jeszcze gorzej, znaczy na pewno. Więc pakuję jedną najcieplejszą kurtkę i nie będę też robiła jakichś, nie wiadomo, jakich stylówek, co po prostu, żeby mi było ciepło, żeby było mi wygodnie. Na tym się skupię. Jeszcze wam nie powiem, po co jedziemy do tego Chicago, ale zobaczycie w kolejnych vlogmasach na pewno. Jeżeli o to chodzi, to mam wielką nadzieję, że wszystko będzie szło tak, jak idzie teraz, czyli codziennie o 15, ale nie mogę tego obiecać, bo nie jestem w stanie przewidzieć, jaki będę miała internet, czy będę mogła zauploadować filmy i najważniejsze, czy będę mogła zauploadować filmy, żeby je wysłać do montażysty. Mam nadzieję, że tak i będę robiła wszystko w mojej mocy, żeby tak było, ale w razie, gdyby nie pojawiały się odcinki tak regularnie, jak pojawiały się teraz, to wszystko i tak nadrobimy i tak codziennie będą nagrywane vlogmasy, więc najwyżej dodam 2 w ciągu któregoś dnia. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Nie przyjmujemy negatywnej energii i nastawiamy się na to, żeby było dobrze. Także idę teraz montować i za chwilę widzimy się przy pakowaniu, bo pokażę wam, co pakuję, co zabieram. To jest najważniejszy punkt dzisiejszego dnia. Przyniosłam walizę. On już wie, że coś się szykuje. Żaba już spakowany, więc to mamy z głowy i teraz pakuję się ja. Bo jutro już lecimy, od 13-14 musimy być już na lotnisku, więc chcę to zrobić teraz. Już ze spokojną głową iść spać, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. Może tak mi się nie chce? Nie wiem, dzisiaj jest jakiś dzień, nie wiem, czy ciśnienie spadło, czy o co chodzi, ale po prostu jestem tak zmęczona cały dzień, a realnie nic dzisiaj nie zrobiłam. Nic takiego, co mogłoby mnie zmęczyć przynajmniej. Mam wrażenie, jakbym zaraz zasnęła. Co? W ogóle ja nie gadam po polsku, nie rozumiem. Nieważne. Nieważne, po prostu chcę mi się bardzo spać, a jest 17. Ale nie mamy czasu na drzemki, wiem, że jak załatwię to wszystko teraz i spakuję się i będzie zajebiście, to będę mogła resztę dnia sobie pochillować i poogarniać jakieś rzeczy, które mam do ogarnięcia jeszcze. Zanim zaczniemy, otwórzmy kalendarza. Zastanawiam się, jak je dzisiaj pootwierać, bo no wiecie, teraz nie będzie mnie w domu przez kilka dni, więc otworzę może, otworzę 2 i później jak wrócę, to otworzymy sobie tak, żeby być już na bieżąco. Zaczynam od Kielsa i tutaj mamy maskę, mamy taką maskę i pudełeczko numer 2 to też krem. Ultra Facial Cream. Ten krem jest bardzo fajny i może nawet wezmę go ze sobą w sumie. Na pewno wezmę jakieś miniaturki, bo nie chcę tachać wielu rzeczy, chcę się spakować jak najbardziej kompaktowo. To jest mój plan. Jak w Tokio chciałam porobić masę zdjęć i różnych zajebistych stylówek i nabrałam dużo różnych zajebistych stylówek, to teraz po prostu chcę, żeby było mi ciepło, bo boję się, że będzie naprawdę bardzo zimno. Dobra, w NYXie mamy Lip Gloss i tutaj jakiś inny kolor, także nice. I jeszcze jedno okienko Born to Glow Liquid rozświetlacz. Bourjois, żel do brwi. I perfumy. Nieźle, nie wiedziałam, że Bourjois ma w ogóle perfumy. Przechodzimy do Lancôme. I tutaj mamy krem Genifique. Oho, może w sumie właśnie taki mały bym zabrała. I mamy też... O, ten tonik, który bardzo lubię, więc spoko, bo zabiorę sobie taką mini wersję. Zostało nam jeszcze Yves Saint Laurent. Co mamy tutaj? Perfumy Libre. Lubię je, są bardzo ładne. I otwórzmy jeszcze jeden. Znowu perfumy, bo woda toaletowa bardziej... Ale co? Wydaje mi się, że to są męskie. Czas się zabrać za pakowanie. Zacznijmy od ubrań, bo to jest najgorsze. Kosmetyczki spoko, ale ubrania... Tak mi się nie chce.
Dobrze, moi drodzy, więc coś tutaj już zaczęłam rozkminiać. Więc tak, tutaj spakowałam sobie bieliznę, skarpetki, piżamę. Także to na pewno tutaj idzie i teraz mam górę ubrań i trzeba się zastanowić. Natomiast ja pierwszy raz nie robię tak, że robię sobie zdjęcia każdej stylówki. Po prostu nie chce mi się i chcę, żeby było mi ciepło. Powtarzam to 10 raz. Więc zabieram sobie mój secik taki sweterkowy. I do tego jest góra, sweterek. On jest spoko, bo jest dosyć ciepły i no wiecie, takie luźne zawsze na pewno się przyda. To z takich dresików na pewno to. I na pewno chcę wziąć dresik Juicy. On też będzie spoko do chodzenia, wygląda cute. A może będę chciała sobie po hotelu chodzić w takim dresiku? No nie wiem, zobaczę. Dresik Juicy na pewno. Na pewno też jadę w jakimś dresie, tylko cieplejszym. I wzięłam sobie jeszcze jeden komplecik i to jest komplecik IMG'a. Ten, który bardzo też lubię. On nie jest aż taki ciepły, no ale jest cute i będzie pasował do mojej kurtki, bo biorę chyba tylko jedną kurtkę, tak myślę. Bo żaba bierze moją drugą, pożycza sobie. Nie wiem, że będę pożyczała tamtą. I do tego mamy coś takiego. To jest taka bluza. Na pewno biorę te spodnie, bo to są moje ulubione spodnie. Jeansy z IMG'a. No tak. Więc te spodnie biorę na pewno i musimy rozkminić. Ja na pewno potrzebuję jeszcze jakiejś pary spodni. Na pewno do tych spodni wszystko pasuje. Czyli mogę sobie wziąć taką białą sweterek bardziej. Diesla, bo on jest całkiem ciepły. Jest z długim rękawem, więc chcę go wziąć. I najwyżej on może pasować tak naprawdę do wszystkiego w sumie. To jest taki drugi top, który też by mi pasował do wszystkiego. On jest z IMG'a, więc to na pewno też wezmę. Wezmę jeszcze taki również z IMG'a na szelkach. To jest super właśnie do któregoś z tych komplecików będzie git. Takie zwykłe białe, bo nigdy nie wiadomo. I na pewno biorę jeszcze Skims. I to wziąłam właśnie głównie pod te wszystkie dresiki, tak myślę. I jeszcze wezmę jeden czarny. I to będzie ten H&M z Mugglerem. Chyba chcę wziąć tą koszuleczkę, bo chcę zrobić jakieś cute zdjęcie, więc potrzebujemy na pewno do niej jakiegoś cute dołu. Ale zobacz, na razie odłożę ją na bok. Mam też różowy t-shirt Balenciagi, który kupiłam sobie w Tokio, więc może też go ze sobą wezmę. On też by pasował do tych spodni na przykład, ale jeszcze właśnie wybierzemy jedne spodnie, które by pasowały do tego i do tamtego. I mam jeszcze taki top Marine Serre z długim rękawem po prostu. On jest mały, mało miejsca zajmuje, więc wezmę go również. Chciałam mało rzeczy wziąć, widzicie? Jeżeli chodzi o bluzki, topy, to wydaje mi się, że to wszystko nie potrzebuje więcej. Na pewno potrzebuję jakichś spodni. Jeżeli chodzi o bluzy, mam taką z Crown Hearts. Tą bluzę chciałam wziąć, bo ona jest na suwak. I mam jeszcze czarną bluzę Off-White'a, tą krótszą. Czy chcę wziąć krótką bluzę? Nie wiem. Na razie to zostawmy. Znajdźmy jeszcze jakieś spodnie. Na razie mam całkiem sporo miejsca w walizce nawet jeszcze, więc kurde, jakoś dobrze mi idzie. Dobra, coś co wymyśliłam. Muszę jeszcze wyjąć topy, żeby się tutaj zastanowić. Czyli mam na razie 3 komplety, te spodnie i teraz tak. Wyjęłam sobie takie skórzane spodnie z IMG'a. Nie wiem, skórzane spodnie na zimę są dobre, bo nic nie przemoknie. Czarne pasują mi. Właśnie zaraz zobaczymy, do czego mi pasują. W sumie wszystkiego tak naprawdę, prawie wszystkiego mi pasują. Więc myślę, że to jest git. Wezmę sobie jeszcze taki długi rękaw z G. I wezmę sobie jeszcze taką G na szelkach. Dużo czarnych rzeczy. No może to dobrze. Ja właśnie zawsze jak wyjeżdżam, to lubię iść w jeden konkretny vibe. I jak jechaliśmy do Tokio, to miałam dużo białego i dużo różowego. Teraz myślę, że dużo czarnego to będzie też okej, bo wszystko będzie pasowało do siebie. Na pewno chciałam wziąć jeszcze takie zwykłe materiałowe spodnie, bo chcę wziąć jakieś takie wyższe buty, jakieś futerkowe. Dobra, te topy wrzucamy. Bierzemy wszystkie. Na pewno biorę tą bluzę Crown Hearts na suwak. I na pewno też biorę tą krótką z Off-White'a, bo ona też będzie wszystkie opasować tak naprawdę. Jeżeli chodzi o buty, to na pewno biorę te Balenciagi czarne. Na pewno biorę Agi, ale czy czarne, czy brązowe. W sumie wszystko tutaj czarne, więc może mój vibe na Chicago to czerń. Nie wiem, debatuję cały czas nad tymi różowymi spodniami, ale zdałam sobie sprawę, że mam tyle miejsca, że mogę je normalnie zabrać i nic się nie stanie. I stwierdziłam, że tak dużo tej czerni tutaj, że wezmę sobie jeszcze takie jasne jeansy. Ja też lubię, one są z The Crypt. Tyle mi wystarczy. Próbuję sobie właśnie to poukładać w głowie, z jakiejś stylówki. Może jakaś jaśniejsza bluza mi się przydała, czy nie? Chaotyczne to pakowanie dzisiaj. Jesteśmy, moi drodzy, w łazience. Muszę sobie spiąć te włosy, bo mnie denerwują. I teraz spakujemy pielęgnację i make-up. Spakowałam już trochę make-up i nie wiem właśnie, czy biorę to wszystko w jednej takiej mojej kosmetyczce, a pielęgnację w drugiej, czy może uda mi się wszystko zmieścić do jednej. I przejrzę czystej, więc zobaczymy. Najpierw sobie
pozbieram to, czego na pewno będę potrzebowała do pielęgnacji. I wykorzystam na pewno bardzo dużo miniaturek. Po kolei co robię? Dobra, żel do mycia na pewno będzie w hotelu. Włosy. Nie wiem, czy będę miała włosy. Nie, no raz na pewno będę musiała. Daysona nie wezmę, bo i tak tam nie działa. Mają inne napięcie. Nie no, raz by wypadało. Dobra. Mam takie pudełka pełne miniaturek, które sobie po prostu zbieram. To jeszcze kolejne dwa. Golić się nie muszę, bo robiłam depilację laserową, więc na pewno nie muszę brać maszynki. Myję się, no to są produkty, czyli myję włosy. Czy mam tutaj coś? O, mam tutaj jakąś maskę Kerastase. Czy jest tutaj jakiś szampon? Pasta do zębów mini, na pewno się przyda. Dobra, no to szampon może być jakiś, najwyżej wezmę sobie, nie no, same duże. Na pewno szampon jakiś będzie, jak nie, no to wezmę sobie od Majki albo Victorii. A nie, no patrzcie, nie będę brała tego, bo mam taką jednorazową maskę z Isany. Ona jest podobno dobra, więc mam taki primer do psikania. To też sobie na pewno wezmę. I jak to zrobię, to... No potrzebna jest jakaś odżywka taka. Overnight serum, takie mini. Psikam, potem to i suszę włosy. Jakiś olej na łańcuchy też by się przydał. Laplex numer 7. I włosy byłyby done, jeżeli chodzi o stylizację włosów. O, i mam jeszcze taki lakier w sumie, przyszedł w któryś z paczek. Więc wosk i lakier na pewno potrzebne. Może wezmę sobie ten Moroccan Oil zamiast tego. Boję się, że to wypłynie. Teraz tak, make-up i twarz. Tu mam cleanser do twarzy z Kielsa. Coś jeszcze do zmywania makijażu, takiego lepszego bym przydał. Make-up remover czy olejek? Dobra, make-up remover. I pielęgnacja, tonik. Jest mi potrzebny jakiś. I będzie ten tonik z Lancome. To jest mi uniwersytetowego, którego używam na co dzień, tak, więc super. Mam taki mini krem z Drunk Elephant, więc wezmę sobie go też. Coś, co muszę mieć na pewno, to Night Ripper z Estée Lauder. Taki mini kremik mam. Serum by się jeszcze przydało. I mam tutaj na przykład z YSL esencję taką mini i tu jest serum. Mam też serum to Genifique malutkie, więc nie wiem, mogę też sobie wziąć takie małe, nie zajmie mi wiele miejsca. Wydaje mi się, że wystarczy. Biorę praktycznie same miniaturki, no ale to dobrze, bo sobie je zużyję. A, jakiś antyperspirant na pewno by się przydał. Większy antyperspirant. Szczotka do włosów i szczotka do ulizywania. I dobra, kosmetyczka wygląda na razie tak. Myślę, że jestem w stanie jeszcze tutaj upchnąć make-up. Także próbujmy i zobaczmy. Mam tak, tonik, którego używam przed makijażem. Mam bazę pod makijaż witaminową z Bobbi Brown. I tutaj mam zestawik z Benefitu. Brwi zrobiony podkład Beautiful Skin z Charlotte. Korektor, róż i bronzer. To mam zrobione, to psikam sobie takim mini sprayem Max Fix Plus. Puder Laury Mini z puszkiem. Mam jeszcze taki mini puder. On jest właśnie do torebki po prostu. Na policzki bronzer i róż. Takie od razu duo z Benefitu. Pędzle. Biorę czarną kredkę do oczu, żeby sobie zrobić tylko taką kreskę. O, żeby się nie wczuwać jakoś w to. Biorę sobie do piegów, żeby piegi odwróciły uwagę od mojej tragicznej kreski. Do ust biorę oczywiście moją ulubioną konturówkę Iconic Nude. Znalazłam taką mini turkę pilotok, szminki, taka mini, bierę. To jest ostatnio moja ulubiona szminka z właśnie YSL i biorę taki Juicy Tubes z Lancome. Spineczki i penseta, zalotka i mini tusz Benefit i perfumy biorę te. Dobra, i teraz czy się to zamkniemy, moi drodzy? I dobra, jest zajebiście. Wszystko tutaj zmieściłam. Zastanawiam się, co jeszcze mogłoby mi być potrzebne i biorę jeszcze takie pierdoły, jak czapka, opaska, bo to ma być 2 stopnie. Biorę jedno okulary, takie, które wyglądają cool nawet w zimie. Biorę trochę biżuterii i chyba biorę tą torebkę Balenciagi. No i mam jeszcze całkiem sporo miejsca. Pomyślałam sobie, że chcę wziąć na pewno ciepłą kurtkę. Na pewno chcę wziąć mojego Moncler'a, ale jak mam te wytrzane buty, to też może sobie chciałabym wziąć futerko. W tej kurtce jadę. No i na pewno uspokuję się jeszcze do podejścia
podręcznej torby. Nie jakiejś takiej bardzo dużej, ale raczej też jakiejś większej, bo chcę wziąć książkę, tableta i takie rzeczy. Więc na razie myślę, że to tyle. Dobra, jestem już w piżamce, wypielęgnowana i spakujemy jeszcze od razu torbę na jutro i biorę sobie tą szarą Telfara. Dobra, więc na pewno biorę książkę Leila Colleen Hoover, bo wzięłam ją ostatnio do Tokio i nie zdążyłam jej przeczytać w ogóle, także biorę książkę. Na pewno biorę moją poduszkę, która ma w środku koc. Możecie otworzyć i mieć koc. Niestety albo koc, albo poduszkę, jakby to jest minus, ale bardzo często przydaje mi się ten dodatkowy koc, bo po prostu jest strasznie zimno w samolotach. Także poduszka na pewno jedzie ze mną. Karty, jakby dokumenty, paszport. I biorę jeszcze taką kosmetyczkę. I już wam powiem, co jest w środku. Biorę coś do dezynfekcji rąk. Krem do rąk, do umycia twarzy, Drunk Elephant, taki mini. Później esencja z Tatchy, również mini. Krem pod oczy z Kodali. To jest, nie pamiętam nigdy tej marki, Beauty of, nie wiem. To jest koreańska marka i biorę takie serum z zieloną herbatą i pantenolem. Laneż do ust i krem, taki bogaty krem Midnight Recovery z Kielsa. Biorę maseczkę na twarz i płatki pod oczy. I biorę sobie jeszcze taki zimny roller. Więc to by było tyle, co jeszcze muszę spakować. Zrobię sobie na pewno jakieś kanapeczki i wezmę sobie jakieś słodycze i wydaje mi się, że tyle wystarczy. Także to tyle. Jeszcze trzeba wymyślić outfit na jutro. Idziemy już spać tak naprawdę i chciałam jeszcze tak na szybko wybrać stylówkę na jutro i stwierdziłam, że polecę sobie w dresiku i to jest zasadniczo mój ulubiony dresik. I'm Gia! Bluza, spodnie, to jest tył, przód. I taki zwykły topik na ramionczkach, żebym mogła sobie podmyć paszki, jak będę spocona. I biorę Agi. Po prostu. Bo chcę je też tam mieć na miejscu. Są wygodne, są zaimpregnowane, więc nice. I to już tyle, jeżeli chodzi o pakowanie, nasze pakowanie, moje pakowanie do Chicago. Także widzimy się już na miejscu. Pa!